Dzień dobry, witam wszystkich. Łączę się z wami w króciutkim komentarzu po Pucharze Polski. Nie oglądałem meczu, od razu się do tego przyznaję, więc nie będę mówił, co tam się wydarzyło, ale jestem wkurzony na maksa, ponieważ wydawało mi się, że właśnie w Krakowie się przełamiemy, a tymczasem dostajemy piąty mecz bez wygranej. Zatem jest już mega duży kryzys i trener z tego kryzysu jednak nie potrafi wyjść. Bardzo mi się to nie podoba, że na drugą połowę wyszliśmy z tym samym składem co na pierwszą, czyli trener ma ze sobą tak dużo zawodników i nie dokonuje żadnych zmian. No jest to nieporozumienie. Widać, że gdzieś już się pogubił, nie siedzi już tak dobrze w jego głowie jak na początku, zatem nie ma co dalej brnąć w to, że na siłę i zarząd powinien jak najszybciej ultimatum dać trenerowi, jeżeli w trzech następnych meczach, czyli w Częstochowie z Rakowem i u siebie z ŁKS-em oraz Koroną, nie będzie minimum 6 punktów, no to cóż, no, trener powinien zostać zdymisjonowany, pożegnać się, podać sobie ręce, tak, nie udało się i tyle, i szukamy nowej miotły, bo tak nie może być, że drugi raz z rzędu kompromitujemy się w Pucharze Polski z trzecioligowcem. Rok temu za Lewandowskiego odpadliśmy w Zielonej Górze z Lechią, teraz w Krakowie z Garbarnią. No tak nie może być, tak nie możemy grać, ponieważ przed losowaniem wszyscy się cieszymy, że o fajnie, pierwszą rundę już praktycznie jedną nogą przeszliśmy, jesteśmy tą jedną nogą w drugiej rundzie, tak fajnie, wszystko elegancko, tymczasem widzimy, co się dzieje w lidze, wszyscy w Radomiu praktycznie nas biją, jesteśmy naprawdę bardzo słabą drużyną, nie tego się spodziewaliśmy. Ja tu nie dmuchałem nigdy balonika, ja nie mówiłem, że mamy być, nie wiem, w pierwszej trójce, mamy się bić o europejskie puchary, ale powinniśmy wygrywać u siebie z Niepołomicami, powinniśmy przynajmniej remisować w Mielcu, a przede wszystkim powinniśmy wygrywać w Krakowie z Garbarnią i awansować do drugiej rundy Pucharu Polski. To się niestety nie stało. Widać, że jest mega duży kryzys i trener sobie z tym nie radzi, więc tak jak powiedziałem, ultimatum już teraz powinien być. 3 mecze, minimum 6 punktów. Jeżeli nie, koniec, dziękujemy, do widzenia. To tyle ode mnie. Żegnam się z Wami w humorach bardzo słabych i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.